Szanowni Państwo, przyszedł czas, abyśmy poznali laureata dorocznej nagrody imienia Tomasza Merty między literaturą a historią. Pani Magdalena Merta nie może być z nami, przesłała kilka słów. Prosimy teraz o ich odczytanie przez pana ministra. Wielka Polska Rafała Ziemkiewicza to lektura, którą patron wręczanej dziś autorowi nagrody, już wiemy, kto jest laureatem, uznałby za fascynującą. To rzecz traktująca o kryjącym się w naszej ojczyźnie potencjale, ale też bezkompromisowa analiza tego, co jej szkodzi, psuje, osłabia. Pobrzmiewają w tekście laureata zarówno nuty ducha dziejów Polski Antoniego Hołoniewskiego, jak i echa napisanych niegdyś przez tegoż samego Ziemkiewicza Polactwa czy Michnikowszczyzny. Zachodzące w naszym kraju procesy, i te współczesne, i te historyczne, stawia autor w perspektywie rozwiązań przyjmowanych gdzie indziej. Przypomina, że mimo licznych dowodów politycznej nieudolności, straczeńczych działań, braku pragmatyzmu czy wręcz rozsądku, nigdy nie należeliśmy do krajów łajdackich. I choć włożona w usta Churchilla tuwimowska diagnoza Polski za dużo bohaterów, za mało buchalterów może chwilami być trafna, wciąż stać nas na wielkość. Na drodze ku tej wielkości książka laureata jest piękną wskazówką i mądrą przestrogą. Ogromnie żałując, że pobyt w szpitalu uniemożliwia mi osobiste pogratulowanie autorowi nagrody imienia Tomasza Merty między literaturą a historią, pragnę listownie złożyć Rafałowi Ziemkiewiczowi głęboki ukłon i podziękowania za ofiarowane Polsce dzieło. Magdalena Merta. Jak Państwo słyszeli, laureatem nagrody jest pan Rafał Ziemkiewicz. Gratuluję serdecznie. Dziękujemy za pana pracę, za różną działalność, różne. Proszę państwa, ta nagroda to jest dla mnie wielkie wzruszenie. To jest dla mnie wielka radość, wielki zaszczyt. I to podwójnie, bo raz, że stoi za nią autorytet i powaga ministra kultury i rządu Rzeczpospolitej Polskiej, a dwa, że stoi za nią pamięć Tomasza Merty, którego teksty były zawsze ważne dla polskiej kultury, były ważne dla mnie osobiście. Pamiętam szczególnie jeden, który wywarł na mnie ogromne wrażenie, być może też sprawił, że sam się tą postacią zainteresowałem. Tekst o Henryku Żewuskim, mało pamiętanym człowieku, który nas wszystkich tu wymyślił. Wymyślił polskość, tworząc mit sarmacki. Tę opowieść sobie potem czerpali oburącz Mickiewicz w Panu Tadeuszu i Henryk Sienkiewicz w swojej trylogii. Zdefiniował doskonale, na czym polega polskość. Że Polak tym się różni od wszystkich innych narodów, że ponad wszystko kocha wolność. I tej wolności sobie nigdy nie pozwoli zabrać. Kocha tę wolność do wariactwa, kocha tę wolność aż do patologii, aż do warcholstwa, aż do anarchii, ale musi być wolny, jak mu się wolność zabierze, będzie o nią walczył, jak nie zdoła jej wywalczyć, umrze, uschnie, ale nie pogodzi się ze statusem niewolnika. Paradoks tej postaci, o którym Tomasz Merta pisał właśnie i który mnie też fascynuje i wszystkich, polega na tym, że autor tej diagnozy, wspaniałej, dzisiaj powtarzanej, przy to samo mówił o polskości Jarosław Marek Rynkiewicz, to samo mówi profesor Nowak, autor tej diagnozy sam był zdrajcą, kolaborantem, urzędnikiem zaborczym, pracował w gadzinowej zaborczej prasie. Jak to możliwe? Na swój sposób było to logiczne. Uznał, że skoro istotą polskości jest wolność, to w czasach nowożytnych polskość jest niemożliwa. Nasze imperium pełne swobód zostało rozdarte między zaborców. Na zachodzie Europy rewolucja przegrała. Napoleon, który próbował ją jakoś jej wartości kontynuować, przegrał. Wiosna ludów została zduszona. Trzech cesarzy ustanowiło porządek i innego porządku nie będzie, więc, jak to mówił generał Zajączek, trzeba nam wszystkim być Moskalami. A przecież alternatywa dlatego była i on sam ją tworzył, tylko nie zauważył. Dlaczego pozwalam sobie przedłużać dzisiejszą uroczystość, mówiąc państwu o tym? Otóż dlatego, że mam wrażenie, że żyjemy w bardzo podobnej sytuacji. Państwo może wiedzą, decyzją Home Office brytyjskiego zostałem zapisany do takiego bardzo szczególnego klubu.
niezwykle zaszczytnego z wielkimi osobami takimi jak Jordan Peterson, jak Eric Zemmour, Brett Weinstein, J.K. Rowling, do takiego klubu pisarzy prześladowanych za to, co napisali. Choć niektórzy napisali rzeczy najoczywistsze, tego typu, że kobieta jest kobietą, a mężczyzna mężczyzną. Nie mówię o tym, żeby się chwalić, ani broń Boże jakiś lansować na męczeństwie, tylko żeby uświadomić Państwu, że taki klub imienia Salmana Rushdiego istnieje i rośnie, bo tam jest wiele nazwisk mniej znanych, takich jak ja. Ten klub rośnie w świecie, który w czasach mojej młodości był nazywany wolnym światem. To, co nam się wydawało, że jest możliwe w stalinowskiej Rosji, że jest możliwe w perskim reżimie ajatollahów, jest dzisiaj możliwe na Zachodzie. Wykładowca uniwersytecki z 30-letnim stażem z renomowanego uniwersytetu, biolog, zostaje wyrzucony, ponieważ aktywistom niebinarnym nie podobało się stwierdzenie, że płeć kodowana jest przez chromosomy XX i XY. Kobieta, która protestuje przeciwko osadzaniu zbrodniarza, sprawcy brutalnych gwałtów na oddziale kobiecym, ponieważ powiedział, że poczuł się kobietą, ona sama ląduje w więzieniu. I takich przypadków można opowiadać dużo. I kiedy to do nas dociera, co ja słyszę, no to samo, co Henryk Grzewuski by powiedział. Nie ma alternatywy. Musimy być częścią Zachodu, musimy być częścią Unii, musimy być częścią Europy, musimy się podporządkować, no bo przecież co, do Putina iść? Nie, zawsze jest alternatywa i to my jesteśmy tą alternatywą dzisiaj. Proszę Państwa, dzięki temu genowi wolności, które mamy w DNA, dzięki tej szczepionce, którą wzięliśmy w czasach, kiedy tak jak dzisiaj na Zachodzie bojówki po uniwersytetach chodziły i wyszczuwały reakcyjnych profesorów, jak Tatarkiewicza czy innych. I myślę, że także dzięki wyborom politycznym, które Polacy dokonują w ostatnich latach i sądzę, że przy nich zostaną, my jesteśmy dzisiaj bardziej Zachodem, wbrew kompasowi i wbrew mapie, niż państwa, które leżą na Zachód od nas. W momencie, kiedy tamte państwa zapomniały, co stworzyło wielkość Zachodu, my mamy obowiązek to kontynuować. A żeby to zrobić, to Polska musi być wielka. Nie przepadam za Piłsudskim, jak wiedzą moi czytelnicy, ale to zdanie, że Polska jest rozpięta między wielkością a zanikiem, jest bardzo trafne. Taki jest nasz los. W tym miejscu mapy nie ma. Nie da się być Czechami, nie da się być Finami z całą sympatią dla tych narodów. W tym miejscu mapy my musimy być wielcy, my musimy być liderem i my mamy wszystkie dane do tego, żeby być liderem. Nie tylko mamy najlepszych algorytmików, informatyków, projektantów, o czym Miłosz mówił, mamy najlepszych przedsiębiorców, najsprawniejszych, mamy wspaniałych naukowców, niezwykle przebiegłych, pomysłowych w swoich działaniach. Naprawdę mamy wszystko, tylko jednego nam brakuje, najważniejszego, woli, świadomości, że to wszystko mamy. Wciąż pedagogika wstydu, który byliśmy poddani, jest w nas, wciąż jest to poczucie, że jesteśmy brzydką panną bez posagu, że powinniśmy gdzieś siedzieć w kącie, czekać, aż nas ktoś znajdzie i zaprosi. Nie, trzeba z tym walczyć, trzeba to zniszczyć. I ja sobie takie skromne powołanie poczułem kilka lat temu, żeby tym właśnie się zajmować. Myślę, że w świętej pamięci Tomasz Merta poparłby mnie w tym, no ale już go między nami nie ma. Czuję poparcie wielu osób, mojej wspaniałej rodziny, przede wszystkim cudownej żony i wspaniałych córek, tysięcy licznych czytelników, internautów, widzów, a teraz jeszcze mam wsparcie tej nagrody, którą sobie cenię szczególnie i to z dwóch przyczyn, bo po pierwsze stoi za nią autorytet ministra kultury i rządu RP, a po drugie stoi za nią pamięć Tomasza Merty, ale o tym już mówiłem. Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Ministrze, dziękuję serdecznie.